Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie na dożynkach gminnych Ostrów Lubelski 2016. Cieszymy się niezmiernie, że to nam przypadł w udziale zaszczyt poprowadzenia tak ważnej uroczystości, tak ważnej dla wszystkich mieszkańców gminy. W ogóle dla Polaków są to najważniejsze święta dożynki, ponieważ to jest święto chleba. Szanowny gospodarzu, przyjmij ten piękny bochen chleba wypieczony z mąki tegorocznego zboża. Ten chleb to zwieńczenie starań wszystkich rolników. Ma on dla nas szczególne znaczenie. Pragniemy, aby był dzielony roztropnie i sprawiedliwie, by nie zabrakło go w żadnej rodzinie. Szczęść Boże! Brawa, proszę Państwa, piękny chlebek. Chleb do Za chwileczkę chleb. Się przekonamy, jak smakuje. Drodzy starostowie, dziękuję za ten bochen chleba z tegorocznych zbiorów. Dziękuję za wasz trud i pracę. I życzę, aby ten dożynkowy chleb był symbolem pomyślności wszystkich bez wyjątku mieszkańców naszej gminy. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże. Wróciłem do tradycji, co kiedyś było, że dożynki zawsze były połączone z Matką Boskosiewną, naszym odpustem dorocznym. I jak widać, drugi rok już wróciliśmy do tego, drugi rok robimy. I to się sprawdza. Ludzie jednak chcą tej tradycji, chcą wracać do tradycji. Mamy piękną dzisiaj pogodę. I myślę, że to, co pani powiedziała na początku, są zadowoleni. Samorząd gminny niewiele może zrobić, to raczej instrumenty ma parlament i rząd. A jeszcze w tej chwili jesteśmy w Unii Europejskiej i większość instrumentów jest niestety w Brukseli. Dlatego my to, co możemy, nie? Co możemy na szczeblu lokalnym, robimy na przykład drogi. To muszę powiedzieć to, co powiedziałem. W tej chwili we wsi Roskopaczew przy pomocy, przy wsparciu wojewody lubelskiego, dofinansowaniu realizujemy budowę drogi ponad 5 km, 5400 dokładnie metrów drogi asfaltowej. To jest konkretnie dla mieszkańców wsi i rolnika. W ubiegłym rokuśmy zrobili drogę w Kaznowie, kilkaset metrów. Jeszcze czeka nas droga w Wólce Starej Kijańskiej. Chodniki, na przykład chodnik w Kolchowicach przy pomocy Urzędu Marszałkowskiego. Także to są takie działania, które pomagają żyć nasi mieszkańcom, wsi i rolnikom. Przyjął pan zaproszenie i dzisiaj celebruje święto dożynek w Ostrowie Lubelskim. Proszę powiedzieć, jak podoba się panu ta impreza? Bardzo fajna impreza. Nie pierwszy raz tutaj jesteśmy, bo w zeszłym roku również byliśmy zaproszeni jako cały zarząd, w tym roku również. Więc widzimy, że jest dosyć duże zainteresowanie. My jako spółdzielnia mieszkaniowa mamy tutaj dwa budynki wielorodzinne, więc również część tego Ostrowa Lubelskiego to również spółdzielnia mieszkaniowa. Spotykam się z tymi mieszkańcami. Bardzo mi się podoba. No i trzeba pogratulować panu burmistrzowi zarówno wyśmienitej pogody, bo w zeszłym roku było nieco odmiennie. Natomiast w tym roku widać, że wszystko dopisało i pogoda, i goście, jak i również mieszkańcy. Chociaż z tego, co pamiętam, to w zeszłym roku było zatrzęsienie kandydatów do Sejmu, a w tym roku jest ich jak na lekarstwo. Dobrze, to teraz chciałam zapytać troszeczkę z innej beczki. Proszę powiedzieć, czy ma pan jakiś swój ulubiony wieniec dożynkowy? Na tą chwilę wiemy, że jest wieniec również wśród tych wszystkich wieńców, który wygrał powiatowe dożynki Ostrowa Lubelskiego, więc on jest na pewno najładniejszy. Natomiast wszystkie pozostałe są równie ładne. Komisja została powołana. Ja nie jestem ekspertem, nie miałem nic wspólnego nigdy z rolnictwem, więc nie potrafię również zauważyć tego wkładu pracy. Natomiast widać, że we wszystkie te wieńce musiał być przede wszystkim wygenerowany jakiś pomysł. Wszyscy się starali jak najlepiej i wszystkim należą się według mnie gratulacje. I na koniec proszę powiedzieć, za co pan lubi dożynki powiatowe? Za to, że wówczas zauważamy tych, którzy tak naprawdę ciężko pracują fizycznie, tych, którzy, dzięki którym możemy mieć to, co często nie zauważamy. Idziemy do sklepu, kupujemy chleb, a nawet nie zdajemy sobie sprawy, ile wysiłku i pracy kosztowało to kogoś innego, żeby
to, z czego on jest zrobiony, urosło, żeby nie zniszczył tego, nie zniszczyło tego słońce, żeby nie zbił tego grat i żeby można było to zebrać. Więc za to najbardziej lubię dożynki i to uważam, że wszyscy powinniśmy zauważać. Proszę Pani, doszły do mnie takie słuchy, że te piękne dekoracje, które są tutaj wykonane na tych dożynkach, to jest robota Pani podopiecznych. Czy to prawda? Oczywiście, że prawda. Mogę się w 100% zgodzić. Nasi podopieczni tutaj włożyli wiele pracy w dekoracje, w wykonanie w ogóle. Wspierało, no, starali się jak mogli, wiadomo, to są osoby niepełnosprawne i także, no, zrobili, co do nich należało. Myślę, że dekoracja jest w 100% doskonała. Społeczny szacunek. Proszę mi powiedzieć w takim razie, skąd braliście Państwo inspirację? Czy były jakieś gotowe szablony, czy to jest fantazja właśnie Pani podopiecznych? Część tych dekoracji, które są wykonane, to jest po prostu pomysły naszych podopiecznych, ale też i opiekunowie włożyli wiele pracy i no, starali się, żeby wyszło jak najlepiej. Tutaj widzę ogromne talenty plastyczne. Chciałabym, żeby Pani zechciała opowiedzieć, jaka technika najczęściej jest używana, jakie to są ozdoby, bo rozumiem, że to dzisiaj, co zostało wyprodukowane, można sprzedać. Oczywiście, że tak. Głównie tutaj reprezentujemy, to jest jako wystawa. Jeśli ktoś ma ochotę sobie zakupić takie przedmioty, no to bardzo zachęcamy. Wszystkie te przedmioty zostały wykonane przez naszych podopiecznych, przez osoby niepełnosprawne. Głównie to jest papierowa wiklina, jak widać właśnie tutaj. Największy popyt. W tamtym roku też cieszyło się największym braniem nasze wyroby z papierowej wikliny. Szanowni. No i chcę powiedzieć, czy długo pracuje się nad takim dziełem, czy jest to ciężkie do wykonania, czy wymaga jakichś specjalnych umiejętności plastycznych? No myślę, że ja bym tego nie zrobiła. Trzeba, no jednak trochę trzeba cierpliwości i no takiego zamknięcia w sobie, żeby jednak to miało jakieś ręce i nogi. Rozumiem. I na koniec jeszcze zadam takie pytanie. Autorzy tych dzieł, czy oni czują jakąś taką satysfakcję w momencie, kiedy te towary schodzą, jak świeże bułeczki? Oczywiście, że tak. Oni po prostu, jak przychodzi weekend, to jest dla nich największa kara, bo muszą siedzieć w domu, a przyjeżdżając do nas, do środowiskowego domu samopomocy, są bardzo zadowoleni z tego, że mogą wykazać się swoimi zdolnościami. Jestem zawiedziony, nie ukrywam, bo 2 czy 3 dni temu oglądałem debatę nocną w Sejmie, i widziałem tam chyba 10 czy 15 posłów. Minister rolnictwa w tym czasie, nie wiem, nie jestem pewien, ale jak słyszałem, bawił się na bankiecie. No jest to rzecz niedopuszczalna. Sesja nadzwyczajna w Sejmiku Lubelskim poruszająca sprawy rolnictwa kończyła się jakimiś krzykami zamiast merytoryczną dyskusją. Ja sądzę, że po to się tutaj spotykamy, po to świętujemy, żebyśmy też mieli odwagę podejmować te trudne problemy. Jeżeli nie potrafimy ich rozwiązać, albo dajmy je rozwiązywać innym, albo powiedzmy rolnikom uczciwie, że z jakichś powodów, obiektywnych powodów, nie da się tego rozwiązać, bo być może też taka sytuacja jest. Jeszcze raz apeluję o tą pomoc dla rolników. Oni są w tak trudnej sytuacji, że nie mogą czekać. To jest taka sytuacja, że to wszystko kręci się w cyklu rocznym i dzisiaj chwalimy się tymi zbiorami, ale efekty tych zbiorów, które dzisiaj oglądamy, to były zasiewy roku poprzedniego. Jeżeli w tym roku rolnicy nie zasieją, nie będzie takich zbiorów w roku następnym. Jeszcze raz dziękuję ślicznie, składam słowa pełnego uznania dla tych wszystkich, którzy te wieńce wykonywali. Jeżdżę po różnych dożynkach gminnych, obserwowałem więcej na dożynkach powiatowych. Muszę Wam powiedzieć, Panie Burmistrzu, że na Waszych dożynkach są jedne z ładniejszych wieńców. Bardzo dziękuję. Składam podziękowania szczególnie kobietom, bo wiem, że najprawdopodobniej to one włożyły najwięcej pracy w to wszystko. Życzę wszystkim przyjemnej zabawy przy tej pięknej pogodzie. Miejmy nadzieję, że na następnych dożynkach spotkamy się w nieco lepszych humorach i że te problemy, o których mówiłem i o które apelowałem, zostaną rozwiązane i nawet wierzę, że obecna ekipa rządząca sobie z tym poradzi. Mnie generalnie się zawsze na dożynkach podoba. One w każdej miejscowości mają nieco inny wyraz, inny urok. W Ostrowie Lubelskim, jak widzimy, bardzo dobrze zorganizowane, bardzo dużo stoi stowarzyszących, prezentacja wyrobów rolniczych. Generalnie to chyba nie spodziewam się, żebym się pojawiał na dożynkach i pojawiał, że mi się nie podobają.
Dożynki generalnie mogą się podobać, jak powiedział pan starosta, no ale teraz chciałabym troszeczkę zmienić temat. Panie starosto, co z rolnikami? Tak naprawdę chyba, dzisiaj świętujemy, ale tak naprawdę rolnicy mają masę problemów. Jest pan na bieżąco, chciałabym, żeby właśnie pan trochę opowiedział o tych problemach. No tak, tak jak powiedziałem, dożynki mi się zawsze podobają, bo jest to święto rolników, natomiast no jak gdyby na bieżąco nawet zmodyfikowałem swoje dzisiejsze wystąpienie, bo byłem świadkiem, jak jeden z rolników w bezpośredniej rozmowie przy mnie prosił senatora, obecnego senatora Gogacza, błagał nawet, żeby rozwiązać pewne podstawowe problemy, z którymi rolnicy się spotykają. I oczywiście to są beznadziejnie niskie ceny, które mamy w tym roku, jeżeli chodzi o mleko, o zboża. No nie najlepsze zbiory, ale to czasami jest wpływ pogody. Natomiast sytuacja, która bardzo mocno dokucza rolnikom od wielu lat, jest nierozwiązana, to po prostu zbyt duże pogłowie dzików, a nawet łosi w naszej okolicy. I sądzę, że obecna władza, która no, miała różnego rodzaju pomysły, rok temu przedstawiała te pomysły na dożynkach w swojej kampanii wyborczej, miała chyba już dostatecznie dużo czasu, żeby ten problem rozwiązać. Ja powiedziałem dobitnie, że po prostu oczekujemy tego, żeby te problemy zostały rozwiązane. Powiedziałem o tym jako starosta, ale też jako rolnik, bo jeszcze trochę zajmuję się rolnictwem. Ale czy nie uważa pan, że jednak obecny rząd troszkę za bardzo skupia się na polityce prorodzinnej, a za mało ingeruje właśnie w gospodarkę w kraju, w rolnictwo na przykład? Znaczy wszystko jest ważne, rodzina jest ważna, no ale żeby rodzina, w szczególności rodzina rolnicza mogła się utrzymać, no to jeżeli nie będzie miała zapewnionych odpowiednich dochodów, jeżeli te dochody nie będą płynne, no to po prostu nie będzie można mówić o polityce prorodzinnej. No ja nie ukrywam, że dla rolników bardzo dużo zrobił wcześniejszy rząd. Mało kto pamięta o tak zwanym kosiniakowym, bo to były wypłaty dla matek, które rodziły, które na przykład pracowały w rolnictwie, dla studentek. No ta polityka jest kontynuowana, ale to jedno nie wyklucza drugiego i jedno nie może zastąpić drugiego. Potrzebna jest interwencja na rynku rolnym. Rząd ma takie mechanizmy, posiada środki, powinien to jak najszybciej zrobić. Dostałem zaproszenie, bardzo chętnie skorzystałem z niego, zwłaszcza, że wróciłem do źródeł. Gmina Ostrów Lubelski to jest jedna z najlepszych gmin w naszym powiecie. Daje szansę rozwoju. Myślę, że pod obecnym kierownictwem wraca do tych źródeł rozwoju, które ja, mam nadzieję, zapoczątkowałem. Także widzę świetlną przyszłość, zarówno przed ludźmi, przed rolnikami i przed władzami. Są dzisiaj trudności, ale właśnie o tego jesteśmy, żeby je pokonywać. Wspaniale się tu czuję, świetne jedzenie, świetna atmosfera, świetna pogoda, świetne perspektywy i powiem tak, mam tylko same dobre słowa do wypowiedzenia na końcu języka. Jesteśmy z Lublina, bardzo nam miło jest, bo jest piękna pogoda, piękna uroczystość, wspaniali goście, także jesteśmy bardzo zadowoleni. Bardzo, tak, oczywiście, bardzo są zachwyceni, nie spodziewali się takiej pięknej uroczystości, który pan burmistrz Józef Gruszczyk urządził. Są bardzo zachwyceni. Tutaj są wspaniali mieszkańcy i to chyba jest bardziej najważniejsze w tym momencie. A ja jestem skromny, jestem z ludu wzięty dla ludu danej. Tego roku nam dopisała pogoda, tamtego roku było troszeczkę deszczowo, ale to się śmieję, że to była taka próba. Tego roku, jak widzimy, mamy piękną pogodę, ludzie dopisali więcej, troszeczkę mieliśmy obawy, czy będą jakieś więcej, prawda? Ale okazało się, że jest bardzo dużo, czyli każdy był ochotny cokolwiek przygotować. Jest dużo, prawda, namiotów odnośnie doradztwa rolniczego, jest bardzo dużo, wiele atrakcji, jest dużo namiotów odnośnie degustacji potraw regionalnych. No i dobra zabawa, która odbędzie się pod wieczór, prawda? No i ogólnie bardzo fajny klimat, no i cóż więcej powiedzieć.